Poranek, meczyki.pl mówią dzień dobry. Oczywiście przepraszamy za drobne spóźnienie, natomiast dużo się u nas ostatnio dzieje. Witamy z naszego pięknego drugiego studia, natomiast o to pierwsze się nie martwcie, ponieważ tam nagrywany jest teleturniej Profesor Sportu. To wszystko będzie u nas do obejrzenia pod koniec czerwca. Tam naprawdę takie sportowe omnibusy rywalizują na to, kto wie więcej. Natomiast my sobie dzisiaj z Dominikiem Guziakiem z Eleven Sports i z Piotrem Kobiereckim porozmawiamy o meczu Holandia-Polska, no bo to jest to, co nas dziś interesuje najbardziej. Taki trudny czas ostatnio dla reprezentacji Polski. Te ostatnie dni po blamażu z Belgią nie były łatwe. Natomiast czego się dzisiaj spodziewać, albo inaczej, co wy chcielibyście dzisiaj zobaczyć po tym 1-6 z Belgią? Mniejszą liczbę błędów indywidualnych, bo to jest to, co nas pogrzebało w spotkaniu z Belgią. To nie jest tak, jak też niektórym się wydaje, że zagraliśmy bardziej ofensywnie, otworzyliśmy się, więc dostaliśmy 6 goli. Nie do końca, bo przecież tak naprawdę sami błędami i w pierwszej połowie, tylko wtedy jeszcze dzięki szczęściu nie traciliśmy goli, błędami w drugiej połowie, tam już szczęścia nie było. Zapracowaliśmy w cudzysłowie na to, żeby przegrać to spotkanie tak wysoko. Jeżeli spojrzymy w ostatnich latach na tak wysokie porażki naszej reprezentacji, to zazwyczaj krótko potem my się podnosiliśmy. Nawet w takiej sytuacji mundialowej, gdzie przegraliśmy 0-3 z Kolumbią, potrafiliśmy, choć już dla nas mecz o nic, to jednak z Japonią wygrać. Spotkania w Lidze Narodów w ostatnich edycjach też przegrane, nie były to wysokie, ale jednak pokazywały, że z tymi mocnymi rywalami mamy problemy. Mieliśmy je, ale nie wyciągamy błędów, nie wyciągamy wniosków z tych błędów. Ja bym chciał po prostu, żeby było widać, że jakieś wnioski rzeczywiście zostały wyciągnięte, bo jak sobie spojrzymy na choćby mecze Ligi Narodów za Jerzego Brzęczka, tam też mieliśmy bardzo trudnych rywali, tam była Holandia, byli Włosi, ale ja nie widzę różnicy w stylu gry, w sposobie i trochę w myśleniu na boisku w porównaniu do tamtych meczów, a tego, co działo się w tym spotkaniu z Belgią. Piotr, zanim sobie jeszcze porozmawiamy o meczu z Holandią, to według ciebie ta wysoka porażka z Belgią, to tak uczciwie oddaje różnicę między obojma drużynami? Czy to jest jednak taki troszkę, okej, mecz, w którym się wiele rzeczy nie ułożyło, w którym było wiele indywidualnych błędów, no ale koniec końców my nie jesteśmy aż tak słabi, jak niektórzy mogą nas postrzegać właśnie po tym spotkaniu z Belgią? Na pewno przegrana zbyt wysoka, na pewno też zasłużona. Ja bym chciał, żeby takie mecze jak z Belgami czy Holendrami pozwalały nam robić krok do przodu, żebyśmy byli lepszą reprezentacją jako drużyna, a mam wrażenie, że nie do końca ten mecz został wykorzystany, bo tutaj mówiliśmy o takich meczach, które wysoko przegrywaliśmy. Były też mecze, w których potrafiliśmy grać dobrze z wyżej notowanymi rywalami, chociażby remis z Anglikami, remis z Hiszpanami i wtedy była większa intensywność z naszej strony, był wysoki pressing, więcej rzeczy się zgadzało. To były takie mecze, mam wrażenie, które pozwalały iść krok do przodu. Ja po meczu z Belgami nie jestem mądrzejszy o to, jak powinniśmy grać w najważniejszych spotkaniach na mundialu, bo najłatwiej powiedzieć, że ktoś się skreślił, ale ciężko znaleźć wygranego tego spotkania, ponieważ liczyliśmy, że objawi się być może Szymański, że objawi się Kamiński. O to było ciężko. Brakowało nam
agresji w środku pola, brakowało odbiorów piłki w środku pola. I też Belgowie tak zdominowali tą centralną strefę boiska, że my cofnęliśmy się bardzo głęboko i mówiliśmy przed meczem z Belgami, jak możemy wykorzystać mankamenty Belgów. To przede wszystkim obrońcy belgijscy są wolni, czy to Alderweireld, czy to Vertonghen, tylko my nie potrafiliśmy tego wykorzystać, bo cofaliśmy się bardzo głęboko. Wydaje mi się, że taktyka była zbyt bojaźliwa. Oczywiście Belgowie też nas zdominowali, zagrali tak w środku pola, że musieliśmy cofnąć się głęboko. Na nasze nieszczęście za Van Akena wszedł do składu Tielemans i to posiadanie piłki w tym kwartecie De Bruyne, Hazard, Tielemans, Witzel było tak duże, taka była dominacja, że momentami po prostu grali z nami w dziadka. Ja bym chciał po prostu, żeby takie mecze pozwalały iść krok do przodu. Mogłoby być tym krokiem do przodu właśnie w meczu z Holandią dla ciebie? Bo czego jakby spodziewałeś się po meczu z Belgią, że my zrobimy ten krok do przodu? Nie zrobiliśmy go, no bo wynik wszyscy widzieliśmy. I co mogłoby być tym krokiem do przodu w meczu z Holandią? Przede wszystkim wysoki pressing, agresywna obrona. Co prawda Holendrzy też zagrają trójką środkowych obrońców. Organizacja ofensywna Holendrów będzie troszkę inna, bo tam będzie dwóch napastników, zapewne bardzo, bardzo mobilnych. Co prawda w ostatnim meczu z Walijczykami zagrał Weghorst, czyli taka typowa dziewiątka. Ja bym spodziewał się bardziej Depaya i Bergwijna, co dla nas nie jest dobrą informacją. Ale chciałbym zobaczyć reprezentację Polski, która podchodzi agresywnie, podchodzi wysoko, nie czeka, co zrobi rywal. Oczywiście gramy z Holendrami, gramy na wyjeździe, więc często będą takie momenty, że oni nas zepchną nisko, będziemy się bronić w obronie głębokiej, ale chciałbym widzieć taką agresję, takie dojście, pokazać to, co mi się podobało z Hiszpanami, że potrafiliśmy grać z drużyną, która jest świetna technicznie, grać wysoko, grać agresywnie, grać na wysokiej intensywności. Dla ciebie, Dominik, takie rzeczy, na które ty będziesz zwracał uwagę, które są dla ciebie ważne w tym właśnie meczu z Holandią, tak też porównując sobie to, co się działo z Belgią i żebyśmy mogli wyciągać takie uczciwe wnioski właśnie po tym spotkaniu z Holandią. To gra w wyższym pressingu, ale i tym niższym, bo właściwie całkowicie pressing w starciu z Belgami u nas zawodził. Oczywiście w takim spotkaniu, z takim rywalem, bo tutaj przypominałeś spotkanie z Hiszpanią, ale też by nam się przydało, no mimo wszystko, trochę szczęścia, bo z Hiszpanami mieliśmy tego farta sporo, nie ukrywajmy. Tam w meczu na Euro z Hiszpanami czy karny, no pomijając nawet rzut karny, Hiszpanie mieli tam wiele sytuacji i też można powiedzieć, że to szczęście mieliśmy z Belgami w pierwszej połowie. W drugiej po prostu Belgowie wykorzystywali absolutnie wszystko, co mieli. Natomiast może wykorzystaliby trochę mniej, wykorzystaliby więcej, gdyby nie Drągowski, ale wykorzystaliby trochę mniej, gdyby też albo para naszych środkowych obrońców lepiej czuła się w pojedynkach, była bardziej przewidywała to, co zrobią rywale. W drugiej linii, w środku, my praktycznie też nie istnieliśmy. Tam Belgowie robili absolutnie to, co chcieli. Holendrzy też zmienili ustawienie, bo my tutaj często mówimy o tym, że Polacy, tak naprawdę my nie wiemy, jakie jest to bazowe ustawienie, że Czesław Michniewicz szuka, że mieliśmy cztery ustawienia plus piąte tak naprawdę jeszcze w trakcie meczu wprowadzane w raptem trzech, czterech spotkaniach. To jest dużo, ale Holendrzy też szukają. I ostatnio w spotkaniu z Walią też zagrali w mocno rezerwowym składzie. 11 zmian w porównaniu do meczu z Belgią. No właśnie, oni też zaczynali za Van Hala w ustawieniu z takim holenderskim typowo 4-3-3, potem przeszli na trójkę defensorów, też z przodu często zmieniają. Mówiłeś o tym, że dwóch napastników, jeden za plecami, inaczej, jeden wysunięty, a dwóch piłkarzy za plecami, potem przeszli w trakcie spotkania z Walią na odwrotność tego. Jakby jeden zawodnik poszedł do przodu i grali parą napastników w drugiej połowie tego spotkania. Oni też będą szukać, choć akurat problem polega na tym, że zagrają pewnie w mocniejszym składzie, a ci, którzy grali w pierwszym spotkaniu z Belgią, odpoczęli trochę. Więc czego bym się spodziewał? Zależnie od tego, kto zagra, bo tu też będą zmiany, choćby za chwilę pewnie do tego przejdziemy. Na środku obrony Kamil Glik potrzebuje trochę odpoczynku. Chciałbym zobaczyć, że są zawodnicy, którzy napierają nie tylko w ogóle na wyjściowy skład reprezentacji, ale napierają także na kręgosłup tej kadry, bo nie ukrywajmy, czy Kamil Glik, czy Grzegorz Krychowiak, oni już blisko setki występów są i powoli też musimy myśleć o mundialu, ale także o tym, czy mamy jeszcze coś na po mundialu, czy są piłkarze, którzy
mogliby wskoczyć do tej drużyny i zajmować także te najważniejsze miejsca. Zobaczymy też choćby co z Robertem Lewandowskim, czy znowu zagramy od początku z innymi napastnikami, innym napastnikiem, bo to też jest ciekawy temat, ale w tych meczach, kiedy lewego nie było w wyjściowym składzie, my też miewaliśmy problemy. Zaprosimy sobie teraz do dyskusji Radka Przybysza, który za kadrą podróżuje. Był w Brukseli, jest teraz w Rotterdamie, więc no może to wszystko oglądać z bardzo bliska. Dzień dobry, Radku. Czy się dobrze słyszymy? Dzień tak na początek. Mam nadzieję, że tak. Ja was słyszę i widzę bardzo dobrze. Dzień tak, dobry. My ciebie również. To tak na początek, Radek, bo wspominaliśmy tu na początku programu o tym, że no ta atmosfera wokół reprezentacji Polski, przynajmniej tutaj w kraju, no jest taka mocno średnia, jakby nie powiedzieć nawet no zła. Inna też być nie może po takiej porażce z Belgią. Natomiast jak to wygląda z bliska? Bo ty też tę drużynę obserwujesz no, dzień po dniu, bywasz na treningach, więc pewnie widzisz więcej tak od środka. Od środka atmosfera pewnie nie jest aż taka zła. Oczywiście Jan Bednarek pełnił wczoraj rolę pocieszyciela dla kibiców. Ja to się poprawię, żeby ta kamera mi się aż tak nie trzęsła. I tak jak pamiętamy jego pamiętne słowa o polskiej husarii po klapie ze Słowacją, a przed meczem z Hiszpanią na Euro 2020, tak teraz po klęsce z Belgią, a przed bardzo ważnym meczem z Holandią, on też został wczoraj przysłany na konferencję prasową, zapewniał, że piłkarze już nie mają w głowach tego meczu z Belgią, ale z drugiej strony każdy powinien spojrzeć sobie w lustro i powiedzieć sobie, co zrobił w tym spotkaniu źle, żeby nie powtórzyć tych błędów w meczu z Holandią. Natomiast Czesław Michiewicz, mam wrażenie, że na każdym kroku tak się asekuruje i podkreśla, pamiętajcie, punkty nie będą tu najważniejsze. Wydaje mi się, że jest taki przekaz gdzieś podprogowy od selekcjonera, że no raczej nie zapunktujemy na dekał. Raczej musimy się nastawiać, że możemy wrócić tutaj bez punktów i na tarczy z tego stadionu, na którym reprezentacja Holandii nie przegrała od 2007 roku. No właśnie, bo ty dzisiaj na Twitterze od rana jeszcze przed programem wrzuciłeś taką dwie statystyki, jeśli dobrze pamiętam, właśnie tę jedną, którą właśnie podałeś, jeszcze chyba jedną, też dotyczącą takiej naprawdę mocy reprezentacji Holandii. To raczej optymizmem nie powiało w tym kontekście właśnie po tych twoich dwóch przedstawionych statystykach. Zajrzałem sobie do prasy, przeglądam prasę, która wypisuje różne takie statystyki pozytywne, optymistyczne dla Oranie. Eusebiusz Smolarek, który przyglądał się obu treningom reprezentacji Polski tu w Holandii, twierdzi, że De Kuip to jest stadion ładniejszy niż stadion Johana Cruyffa w Amsterdamie i dlatego też cieszy się, że tu zagrają, ale to chyba bardziej takie sympatie i przywiązanie do Feyenoordu i do miasta, w którym mieszka, przemawiają za Ebim, no bo jednak De Kuip to stadion dużo starszy. No nie tak efektowny, taki dosyć specyficzny. No zresztą tłumaczymy go jako wannę, tak? Tę nieoficjalną nazwę stadionu Feyenoordu Rotterdam, na którym ma być wykupiony, ma być po prostu komplet kibiców, ponad 50 tysięcy, zdecydowana większość Holendrów. I o ile polscy kibice, w dużej mierze przedstawiciele Polonii mieszkającej w Belgii, zdominowali trybuny w meczu Belgia-Polska i po prostu polski doping był długo zdecydowanie głośniejszy, no może gdzieś to wszystko ucichło, tak już powoli po czwartej, piątej, szóstej bramce dla Belgów, o tyle tutaj wydaje mi się, że to jednak Holendrzy będą dominować, że te trybuny będą pomarańczowe, bo też nie widziałem wielu grup polskich kibiców. Będąc tu od przedwczoraj, może jedna, może dwie, no ale właśnie wróćmy do tego optymizmu holenderskiego. To jest ta jedna statystyka, którą wskazałem, że na De Kuip nie przegrali, wygrali każdy z ostatnich 19 meczów. Inna jest taka, że Polska po prostu od 1979 roku nie wygrała z Holandią. Ostatnie 10 meczów to jest 0 zwycięstw reprezentacji Polski. No i Louis van Gaal, ten, który odmienił te nastroje wokół reprezentacji Holandii, odmienił nie tylko sposób gry, o czym mówił przed chwilą Dominik, też zwraca uwagę na to, jak ważni są wahadłowi. Wczoraj na konferencji przedmeczowej był jeden z tych wahadłowych, Denzel Dumfries, który przyznał, że gra we Włoszech, też dużo uczy go pod względem tego, jak powinien grać taki nowoczesny wahadłowy. I Louis van Gaal, widać, że tam jest dobra atmosfera, cały czas takie jakieś zaczepki do Dumfriesa na tej konferencji. Mówi, że no przecież tobie to idealnie pasuje taka taktyka, bo ty jesteś właśnie piłkarzem Serie A. Drugi z wahadłowych, Daily Blind, dwa będziemy musieli dzisiaj bardzo na tę dwójkę uważać. To oni stworzyli akcję bramkową na 1-0 w meczu z Belgią. Podawał Blind, wykańczał Dumfries. O dwóch napastnikach też na pewno będzie okazja porozmawiać, ale odkąd Louis van Gaal objął z powrotem reprezentację Holandii, to ta jeszcze
nie przegrała w ogóle z 54 meczów pod jego wodzą, tylko cztery przegrane. I twierdzi, że ta reprezentacja, którą prowadzi obecnie, jest silniejsza niż ta, która tak efektownie grała na Mundialu 2014. Dlatego no, powodów do obaw mamy sporo. No, te obawy też się mogą pojawiać, kiedy widzimy ten taki potencjalny skład reprezentacji Polski, bo on będzie bez wielu tych filarów kadry, jeśli się oczywiście potwierdzi. Ty obserwowałeś te kolejne treningi, właśnie głównie chyba na ich podstawie można było się tego składu domyślać, czy też przewidywać właśnie, w jakim zestawieniu zagramy. Jesteś, powiedzmy, przekonany do tego, jak to ma wyglądać, i gdybyś mógł nam przedstawić mniej więcej właśnie, na kogo Czesław Michniewicz będzie chciał postawić, bo wiem, że wczoraj wieczorem też już na meczykach taki tekst też napisałeś, jak mniej więcej ten skład reprezentacji Polski będzie wyglądał. To tak wydedukowaliśmy sobie ten skład nieco wspólnie z kilkoma dziennikarzami, z którymi byliśmy wczoraj, przepraszam, na treningu. I rzeczywiście udało nam się to nieco podejrzeć, dowiedzieć, choć ta otwarta część treningu zakończyła się po 15 minutach. No i wydaje mi się z tego, co udało nam się dowiedzieć, że skład będzie następujący. Bramce Skorupski, to jest pewne. Na pewno zagra Bednarek, o tym też mówił selekcjoner. Obok niego, według mojej najlepszej wiedzy, Jakub Kiwior zadebiutuje. Ten piłkarz, który jeszcze niedawno został wysłany na mecz z Niemcami, teraz wrócił na mecz reprezentacji młodzieżowej. To był dla niego ostatni mecz reprezentacji młodzieżowej, no bo ta nie awansowała na Mistrzostwa Europy i walkę o kolejne Mistrzostwa Kontynentu rozpocznie już kolejny rocznik. Że to on zagrał boku Jana Bednarka właśnie, Mati Kasz i Robert Gumny. Tutaj mam pewne wątpliwości, czy może nie Bartosz Bereszyński, bo w pewnym momencie zajęć Bartosz Bereszyński przejął jakby kontrast i dołączył do tego zespołu, przejął go z rąk Roberta Gumnego, choć Robert Gumny chwalony był przez selekcjonera za występ z Belgią. Mimo wszystko, oczywiście po każdym kolejnym golu zespół już się coraz bardziej cofał, ta obrona gdzieś posypała się, natomiast nie wyglądał źle na pewno. Zresztą mówił to wczoraj na konferencji prasowej selekcjoner, że to wcale nie ci, którzy są z mniejszym doświadczeniem, zaprezentowali się jakoś wyraźnie gorzej niż reszta drużyny w meczu z Belgią. Tak? Wymienił nazwiska Drągowskiego, który przecież kilka razy nas ratował, Gumnego, Kamińskiego, Zalewskiego, tych mniej doświadczonych, jakby tłumacząc się z góry już, że ten skład na Holandię również będzie mniej doświadczony, więc tak wygląda obrona według mnie. No z tym Karolem Linettym też mam pewną zagwozdkę. Nie jestem w 100% pewien, że to będzie on, a zaraz wam powiem dlaczego. Ale po pierwsze dlatego, że jego ten kontrast przejął w pewnym momencie Grzegorz Krychowiak i być może to jego zobaczymy. Też logika by wskazywała, że może zagrać Grzegorz Krychowiak, no bo on nie zagra w meczu z Belgią. Wiemy, że po tym dzisiejszym spotkaniu opuści reprezentację, by uporządkować swoje sprawy klubowe, musi wrócić do Krasnodaru. No ale jednak stawiam na ten moment na Linettego, który też był chwalony przez selekcjonera. Po prostu za postawę na treningach mówił Czesław Michniewicz, że on na tyle dobrze wyglądał w tej gierce wewnętrznej. Być może pamiętacie, dzień po meczu z Belgią selekcjoner powiedział mu: słuchaj, musisz dobrze wyglądać w tym meczu, bo jeżeli dobrze się zaprezentujesz, to dostaniesz szansę w tym meczu oficjalnym, któryś z tych meczów Ligi Narodów. No i wyglądał naprawdę dobrze później na zajęciach też, więc to może być dla niego taka jedna z naprawdę ostatnich szans, by przekonać do siebie selekcjonera. Tym bardziej, że nie gra w klubie Karol Linetty. Druga sprawa to musi uporządkować sprawy klubowe. On również od jesieni, żeby w ogóle myśleć o Mistrzostwach Świata, ale to taka kolejna i myślę już jedna z ostatnich szans dla pomocnika Torino w reprezentacji. Przed nim mieliśmy Mateusza Klicha i Piotra Zielińskiego. Być może Piotr Zieliński okaże się obok Bednarka jedynym piłkarzem, który wyjdzie od pierwszych minut w każdym z tych czterech meczów Ligi Narodów czerwcowych. No i Mateusz Klich, który śmiał się Czesław Michniewicz po treningu przedwczorajszym, że Mateusz Klich wywiera na nim taką presję. Mówi: ja tutaj grałem w Pucharze Holandii, ja tutaj wygrywałem, także ja wiem, jak się gra w Rotterdamie i należy na mnie postawić. Zapewnia, że ma na niego pomysł Czesław Michniewicz, a że mielibyśmy, że chce postawić na piłkarzy, którzy będą w stanie jak najdłużej utrzymywać się przy piłce. Na piłkarzy względnie dobrych technicznie w porównaniu do całości polskiej kadry, na takich, którzy nie będą mieli problemu gdzieś z przedostaniem się przez holenderski wysoki pressing, żeby wyprowadzić kontrę, no to wydaje się tutaj, że ten wybór jest logiczny. Zieliński, Klich, widzimy Nikola Zalewski, chwalony. Tutaj raczej nie ma wątpliwości, że on się pojawi w pierwszym składzie. Po dobrych występach z ławki czas w końcu na debiut od pierwszych minut. Po to też został w reprezentacji, nie pojechał na młodzieżówkę, żeby tutaj tych minut zdobywać jak najwięcej. I zapowiada selekcjoner nieoficjalnie, ale że Zalewski dostanie szansę gry w dłuższym wymiarze czasowym.
Prawa strona to taka sprawa dyskusyjna, bo my się zastanawialiśmy się, no bo kto? Michalak od pierwszych minut raczej nie, no Michalak to jest zadaniowiec, który przy dobrym wyniku może wejść na końcówkę. Kamil już jak najwyraźniej nie wrócił jeszcze do pełnej formy po tej chorobie, no minął jednak sporo treningów i też jeżeli dostanie szansę, to może bardziej z ławki. Zostają nam w takim razie Frankowski i Kamiński, ale Kamiński myślę, że jednak odpocznie i dostanie jeszcze jedną szansę w meczu z Belgią w rewanżu. A więc od pierwszych minut w spotkaniu wtorkowym, podobnie jak Sebastian Szymański, dlatego Przemysław Frankowski, dla niego też podobnie jak w kwestii Karola Linettego, taka kolejna z wielu, ale myślę, że jedna z ostatnich szans na udowodnienie swojej przydatności do reprezentacji. No i w końcu atak, Krzysztof Piątek czy Karol Świderski, w zasadzie taki znak zapytania. Nie wiemy, co z Robertem Lewandowskim, jesteśmy bardzo ciekawi, bo no właśnie, wszedłem sobie dzisiaj, przeglądając sobie dzisiaj internet i znalazłem na stronie TVP Sport rzekomo ze strony UEFA kadrę meczową i tam nie ma Roberta Lewandowskiego i tam nie ma kilku piłkarzy, których widzieliśmy wczoraj w tych zajęciach. To by przeczyło w pewnym sensie temu, na co na treningu ćwiczył Czesław Michniewicz, bo tam w tej kadrze nie ma choćby Gumnego, czyli Nettego, o których właśnie mówiłem przed chwilą. I tutaj takie ziarenko niepewności się w moim serduszku pojawiło. Co to będzie, ale jednak no to byłoby zupełnie bez sensu, że obaj brali udział we wczorajszej gierce, a teraz nie byłoby ich w kadrze. Czekamy zatem, ja później szukałem na stronie UEFA tych kadr i na razie nie znalazłem takich, ani na Łączy Nas Piłka, ani na stronie UEFA, więc zobaczymy, kto tutaj ma rację. No i jeszcze według tej kadry meczowej nie ma w niej Roberta Lewandowskiego, a wczoraj po treningu, kiedy skończyły się zajęcia, zapewnił nas Czesław Michniewicz, że jednak lewy znajdzie się w kadrze meczowej, to by oznaczało, że Arkadiusz Milik jednak nadal nie jest gotowy do gry na 100%. I to by się zgadzało z tym, co mówił przedwczoraj Czesław Michniewicz, no, że jednak Milik raczej nie, raczej jeszcze nie. I być może co najwyżej na ławkę na mecz z Belgią. Więc tutaj ja stawiam na Krzysztofa Piątka w pierwszym składzie i Karol Świderski jako ten super joker ewentualnie z ławki. Co z lewym w kadrze, czy będzie w ogóle na ławce? Trzeba czekać na tą oficjalną kadrę meczową. Myślę, że ona się niedługo, lada chwila pojawi. Wtedy więcej naszych wątpliwości zostanie rozmianych. I jeszcze jedno słowo Czesława Michniewicza po wczorajszych zajęciach podkreślał. Panowie, tylko przypominam, nasz cel to jest wyjście z grupy na Mistrzostwach Świata i utrzymanie się w Lidze Narodów. Jakby znowu przypominając, nie musimy jutro wygrać i raczej nie wygramy. Ale no właśnie, tak to delikatnie asekuruje się selekcjoner. Jeszcze na moment do ciebie wrócimy, Radek, ale ja podłączę naszych gości trochę do dyskusji. Jasne. Bo nam ładnie ten skład przedstawiłeś. No oczywiście opieramy się na tym, co Radkowi udało się ustalić i zakładamy, że nie będzie takich wielkich gierek ze strony Czesława Michniewicza. Jak wam się to zestawienie podoba, na co zwracacie uwagę? Czy uważacie właśnie, że ta spora liczba zmian to jest dobry pomysł przed meczem z Holandią, czy też jednak po takiej porażce wysokiej być może należałoby dać szansę odpowiedzi tym zawodnikom, którzy zagrali z Belgią, jak to widzicie? Cały czas szukamy i znak zapytania jak zawsze. Lewa obrona, środek pola. I tak obserwując chociażby wczorajszy mecz Dania-Chorwacja, czyli kraje, które mimo wszystko trochę wyżej są notowane niż Polska na dzień dzisiejszy w piłce europejskiej czy też światowej. Na lewej obronie w Danii Mele prawonożny. Na lewej obronie w Chorwacji Juranowicz prawonożny. Graliśmy z Belgami. Na lewym wahadle Carrasco też prawonożny. Oczywiście świat idealny to jest zawodnik lewonożny na tej pozycji. Ja znam jeszcze jeden taki przykład, Jean Cancelo z Manchester City. Chociażby. Ale nie wiem, czy należy brnąć w takie ale porównanie. Chociażby. Ale do czego dążę? Dążę do tego, że wydaje mi się, że jeżeli mamy 11 ludzi na boisku, to warto mieć 11 najlepszych aktualnie piłkarzy i nie pchać na siłę kogoś, kto ma lewą nogę tylko dlatego, że ma lewą nogę. I dla mnie optymalne zestawienie na dzień dzisiejszy naszych boków obrony to jest Cash i Bereszyński. Idąc dalej, właśnie rzeczony Cash na prawej stronie, chciałbym go zobaczyć w duecie z Sebastianem Szymańskim, bo Sebastian Szymański grając z Belgami, najlepsze to co zrobił, czyli chociażby asysta do Roberta Lewandowskiego, czy udział w grze kombinacyjnej, robił to w środku pola, tylko że grając na lewej stronie, to zejście do środka pola nie jest takie naturalne. Grając na prawej stronie, schodząc na lewą nogę, to zejście jest bardziej naturalne, on by to robił bardziej automatycznie, otwierałby cały korytarz dla bardzo ofensywnie usposobionego prawego obrońcy. Dodatkowo robiłby przewagę liczebną w środku pola i być może to posiadanie piłki by nam wzrosło, bo będziemy grali z Holendrami i też patrzę na Kiwiora, no łatwego życia nie będzie miał, kiedy wyjdzie na Depaya
i Bergwijna, więc na pewno taki egzamin dojrzałości bardzo, bardzo mocny na początek swojej przygody z reprezentacją. I w Holandii to, co trener Van Gaal wprowadził, to wprowadził bardzo dużo swobody w ofensywie. Tam jest bardzo dużo takiej kreatywności dla zawodników. Będą momenty, że prawy wahadłowy, czyli Dumfries, będzie wyżej ustawiony niż napastnicy. Są takie sytuacje, bo Bergwijn i Depay będą schodzili bardzo nisko. I to trener Van Gaal zmienił, bo początkowo zmienił ustawienie na 4-3-3, takie holenderskie. I to była taka zmiana z trenerem De Boerem. Później wrócił do trójki środkowych obrońców. Tylko różnica jest taka, że tam jest mało schematów. Oczywiście są automatyzmy. Jest powtarzalność, ale jest bardzo dużo swobody. Jak zobaczymy, jak ci zawodnicy się rotują, jak oni się poruszają po boisku, oni po prostu cieszą się piłką i wykorzystują swój potencjał indywidualny. I oczywiście szukać należy cały czas, tylko chciałbym, żeby już był ten kręgosłup, żeby była taka powtarzalność, bo cały czas ten środek pola będzie się rotował. Oczywiście Zieliński w tej trójce będzie, niezależnie kto by grał. Być może w którymś spotkaniu odpocznie, ale jak będziemy grali najważniejsze mecze, on będzie. Pytanie, kto wspólnie z nim, bo możemy oceniać występ Kamińskiego, Szymańskiego dosyć surowo, ale grając na bokach pomocy jesteś bardzo zależny od środka pola. Jeżeli środek pola będzie funkcjonował odpowiednio, to ci młodzi zawodnicy, ten powiew świeżości w kadrze, będą mieć bardziej komfortowe warunki, żeby się wykazać. I moim zdaniem kluczem patrząc na reprezentację jest w końcu uporządkowanie tej sprawy na lewej stronie defensywy oraz środek pola, bo potem jeżeli to będzie, to kolejne elementy tej układanki będzie nam znacznie łatwiej wkomponować. Dla ciebie, Dominik, taki dużo ludzi z Włoch, można powiedzieć, tak? Bo tak, Kiwior, po jednej, drugiej Inetty, stronie. Zalewski to są już takie trzy mocne wejście. Natomiast z drugiej strony oczywiście ten skład bez wielu takich ważnych zawodników. Ty to kupujesz, rozumiesz? Podoba się tobie to? Z jednej strony wiadomo, że pewnie wielu piłkarzy z tego wyjściowego składu, czy w ogóle tych, którzy zagrali z Belgią, chcieliby jak najszybciej zagrać następne spotkanie, trochę zamazać to, co się wydarzyło, ale z drugiej strony jednak Czesław Michniewicz trochę już zapowiadał, że okej, te trzy pierwsze mecze to będą próby, szukanie, zmiany ustawień, zmiany personalne, a wydawało się, że to spotkanie rewanżowe z Belgią będzie takim meczem, w którym my zobaczymy już po tych trzech meczach sprawdzających taki pierwszy garnitur, czyli będziemy mieli Szczęsnego w bramce, czyli choćby środek obrony będzie wyglądał tak, jak ma wyglądać, tak jak wyglądał też w pierwszym spotkaniu z Belgami i tak dalej. A tutaj będziemy mieli mecz, w którym tak zastanawiałem się nad tym, jak Czesław Michniewicz trochę zakładał, też Radek o tym mówił, że zakłada trochę, że tutaj wyniku dobrego może nie być, a mimo wszystko chce dalej trzymać się tego swojego planu i ja to też rozumiem, że nie chce tutaj nagle zmieniać priorytetu spotkań, nie chce sprawiać, że... A taka nerwowość też mogłaby być różnie przez zespół odebrana. I tak? Myślę, że to jest właśnie dobra droga, że nie pokazuje, że okej, no szybko zmieniamy, bo tutaj nie poszło, trzeba trochę nakarmić opinię publiczną, zmazać te plamy, którą zrobiliśmy. Nie. Podchodził Czesław Michniewicz do tych meczów Ligi Narodów tak, że one są istotne, bo nie ukrywajmy, dla nas największym profitem tego, że my gramy w Dywizji A, jest to, że nie musimy szukać, prosić tych mocniejszych rywali o to, żeby oni z nami grają. Oni muszą z nami grać. Jeżeli chcesz robić postęp, chcesz równać do najlepszych, no to musisz też się z nimi mierzyć trochę częściej. Wcześniej za Adama Wałki choćby, w tych czasach, kiedy byliśmy wysoko w rankingu FIFA, takich meczów z rywalami z topu nie mieliśmy, nie było. To oczywiście był jeden z powodów, dla których my byliśmy tak wysoko w tym rankingu, bo tych punktów trochę udało się pozbierać. Kiedy przyszła Liga Narodów, zaczęliśmy grać z tymi najmocniejszymi. W pierwszej edycji Ligi Narodów utrzymaliśmy się w Dywizji A tylko dlatego, że powiększono Dywizję A, bo przecież wtedy nie mieliśmy absolutnie no szans z tymi rywalami, z którymi wtedy graliśmy. Tam była przecież i Portugalia. Pamiętamy, że był remis wyjazdowy. Jeśli dobrze pamiętam, była bramka Milika na pewno z karnego. Tak, on dał wtedy, zdaje się, rozstawienie, bo w jakichś kolejnych eliminacjach. To był bardzo ważny remis, tak pod względem chyba właśnie koszyku, z którego byliśmy losowani, ale nic więcej. Tak, bo no właśnie, nic więcej nie było to nie dało, ale choćby dzięki temu mamy porównanie. Jeżeli nie zagra Robert Lewandowski w tym meczu, wtedy zagrał Arkadiusz Milik i paradoksalnie to był wtedy jeden z najlepszych meczów Milika w kadrze Brzęczka. On zdobył wtedy bramkę, zrobił tego karnego, z którego strzelił gola, zrobił czerwoną kartkę na jednym z
Portugalczyków i wtedy rzeczywiście, no, bo tam już była wtedy krytyka pod jego adresem, że nie strzela, wtedy pokazał się z dobrej strony, mamy jakiś materiał porównawczy, co się dzieje, kiedy lewego nie ma. Co jeszcze co do naszej kadry? Występ Kiwiora, bo to jest też trochę postać, która, skoro już mówimy o tego naszym zaciągu z Włoch, może jest trochę najbardziej anonimowa, tak bym powiedział, z tych, których tutaj mamy. Kuba Kiwior, który też zagra, jeżeli zagra w tym meczu, na pozycji, w której nie gra, na której nie gra w klubie, bo to jest defensywny pomocnik w Specji. Początkowo trochę z zaskoczenia, z konieczności, bo też przychodził do Specji jako środkowy obrońca. Też w swoim debiucie z Interem, a to było jeszcze w grudniu, bo on pół roku praktycznie tam nie grał, pierwsze pół roku. Zagrał na środku obrony, sprokurował karnego, nie zagrał najlepiej, ale potem trener Specji Thiago Motta zobaczył, że jest potrzebny defensywny pomocnik. Potem, chwilę później dosłownie, przytrafiła się kontuzja jako po sali, czyli piłkarzowi, którego wygryzł ze składu Kuba Kiwior. I tak zaczęła się ta historia, półroczna, niecała półroczna, kilkumiesięczna, bo rundę rewanżową zagrał Kuba Kiwior już regularnie na pozycji defensywnego pomocnika i grał naprawdę solidnie. I to grał z rywalami. Ale oni go tam tak traktują jednak jako taki ustawienie, bo jest taka potrzeba, ale jednak przede wszystkim patrzą na niego jak na obrońcę, czy to on już przeszedł taki, powiedzmy, ten czas, tak długo tam gra, że już dla nich w zasadzie stał się defensywnym pomocnikiem? Myślę, że stał się dla nich defensywnym pomocnikiem. Tym bardziej, że tam Christoph Nicolaou, tam para środkowych obrońców jest, to oni mieli zakaz transferowy, więc naściągali trochę młodych piłkarzy, właśnie typu Kuba Kiwior, żeby zbudować taką naprawdę drużynę zgraną. Wiedzieli, że nie będą mogli tego potem naprawiać transferami, więc postawili na scementowanie zespołu i on tam jest tym defensywnym pomocnikiem. Dla nich to jest defensywny pomocnik i właśnie w tych meczach najtrudniejszych, skoro już teraz myślimy o Kiwiorze w kontekście ważnego, trudnego spotkania z Holandią, to właśnie w starciach, czy z Napoli, wygranym meczu przez Specję, to było w styczniu, grał bardzo dobrze. Z Romą, jeśli dobrze pamiętam, zagrał dobre spotkanie. W tych meczach, gdzie rywal był przeważający, miał przez większość czasu piłkę i wtedy Kuba Kiwior miał najwięcej pracy w środku pola, prezentował się najlepiej. Nie chcę go przechwalić, mówić, że zrobiła się z niego gwiazda, ale jest naprawdę solidny. Przeszedł trochę taką drogę jak Nikola Zalewski. Zaczął grać na nie swojej pozycji, nauczył się tej pozycji i na tym trochę zbudował swoją markę w Italii. Dużo przechwytów, gra przed linią defensywy, wyprowadzanie piłki może jeszcze nie, ale takie zadania typowo jako filtr grający przed linią defensywy jak najbardziej. Sam jestem ciekaw, jak zagra wracając na swoją starą pozycję. Wrócimy sobie jeszcze na moment do Radka, bo ty, Radek, też zresztą serdecznie zapraszamy na meczykach. Dzisiaj przedstawiasz na stronie meczyków, przedstawiasz dzisiaj reprezentację Holandii i na ile z tego tekstu możemy to wszystko ładnie zrozumieć, to oni się dziś nastawiają na to, że zagrają w bardzo mocnym składzie i dla nich to jest no, zupełnie inne spotkanie, jeśli chodzi o konstruowanie składu, niż dla reprezentacji Polski, bo oni chcą wyjść po prostu na galowo, nie licząc oczywiście Virgila van Dijka, którego już na zgrupowaniu nie ma, ale pozostały skład, no to taki naprawdę najmocniejszy z możliwych. Tak, i jeszcze odnośnie Kuby Kiwiora, to też była taka dyskusja, że jego ewentualna obecność w pierwszym składzie może też rodzić szansę przechodzenia na ustawienie z piątką. Wtedy on mógłby grać tego półlewego, no bo jest lewonożnym obrońcą, to o czym pamiętamy, ale też pamiętajmy, że zagrał już na swojej pozycji środkowego obrońcy w meczu z Niemcami, tym niedawnym wspominanym, i generalnie w młodzieżówce występował na stoperze, przecież debiutował u Czesława Michniewicza, choć te marcowe mecze nie były w jego wykonaniu najlepsze, tam naprawdę sporo błędów popełniał. No dzisiaj naprawdę duże wyzwanie właśnie, bo Holandia wychodzi na galowo tym ustawieniem 3-5-2, choć Louis van Gaal mówi, że on jednak docelowo chciałby grać 3-4-3, tylko nie ma jeszcze takiej klasowej dziewiątki na poziomie międzynarodowym, dlatego z jej braku wystawia to ustawienie 3-5-2, gdzie Steven Berghaus z Ajaxu Amsterdam zresztą wraca na DKO, bo przecież w kontrowersyjnych okolicznościach w ostatnim dniu okna transferowego zamienił Feyenoord na odwiecznego rywala, czyli na Ajax przed tym ostatnim sezonem. On tutaj jest znienawidzony przez kibiców Feyenoordu. On gra wyżej, blisko tych dwóch dynamicznych, biegających z boku i z głębi, to o czym mówił Piotr, napastników, czyli Stevena Bergwijna
i Memphisa Depaya, który dzisiaj ma zagrać z opaską kapitana pod nieobecność Virgila van Dijk'a. Właśnie a propos nieobecności van Dijk'a, no to jego zastąpi albo Stefan de Vrij z Interu, albo Matthijs de Ligt z Juventusu, dlatego też nie najgorsza ta rotacja. Z prawej strony trzyosobowego bloku stoperów Jurrien Timbers, Ajaxu z lewej Nathan Ake z Manchesteru City, dlatego że Van Hal podkreśla, że chce mieć lewonożnego obrońcę, tak jak Czesław Michniewicz na tej lewej stronie trzyosobowego bloku stoperów. Co prawda z Walią z konieczności na tej pozycji zagrał De Ligt, ale już mówił wyraźnie wczoraj na konferencji Van Hal, niech De Ligt się nie przyzwyczaja do tej lewej strony na to w trójce. On będzie albo centralny, albo z prawej, bo jest prawonożny, a ja z lewej potrzebuję lewonożnego piłkarza. O wahadłach już mówiliśmy, czyli Blind i Dumfries. Trójka środkowych pomocników to są Davy Klassen, Frankie de Jong, no i właśnie Steven Berghaus. Trzej tak naprawdę ofensywnie nastawieni piłkarze. Tam nie ma klasycznej takiej szóstki, więc no, wychodzą na galowo, wychodzą mocno, ofensywnie i chcą tutaj... Pamiętajmy, że dwa poprzednie mecze grali na wyjazdach i z Belgią i z Walią, więc wracając na swoją ziemię, wracając do ojczyzny, do swoich pomarańczowych kibiców, którzy wyczekują tego spotkania, chcą zagrać jak najlepiej i wygrać wysoko. Także naprawdę tutaj nie ma na razie przesłanek do optymizmu, zwłaszcza po tym, jak my poradziliśmy sobie z Belgią, którą przecież kilka dni wcześniej ta Holandia po prostu rozbiła, zmiażdżyła z łatwością jak masło, wchodząc w obronę belgijską, z czym my mieliśmy naprawdę duże problemy. No i celują, jak pisze tutejsza prasa, w taki hat-trick z Polską, bo pamiętamy mecze Ligi Narodów za Jerzego Brzęczka w poprzedniej edycji. Tam były porażki 0-1 w Amsterdamie i 1-2. To był ostatni mecz pod wodzą Jerzego Brzęczka na Stadionie Śląskim. Może pamiętacie ten rajd Kamila Jóźwiaka z własnej połowy na początku spotkania, niczym kiedyś Gareth Bale i strzelił tego gola Kamil Jóźwiak, ale później było już tylko gorzej. Jorginho Wijnaldum tam chyba strzelał decydującą bramkę, jego dzisiaj nie ma w kadrze, on niepowołany, gdzieś wypoczywa sobie na Malediwach czy na Zanzibarze, jak to piłkarze lubią, ale są Bergwijn i Depay, a oni też strzelali nam gole właśnie w tej poprzedniej edycji Ligi Narodów. Będziemy mieli dzisiaj naprawdę z nimi duże problemy i tak jak mówicie, chrzest bojowy dla Kuby Kiwiora, jeśli to on, cały czas to zastrzeżenie, jeśli to on ostatecznie zagra na środku tej obrony, bo gdzieś mówię, ta oficjalna czy nieoficjalna kadra meczowa, która miała niby wypłynąć, to zasiała w moim sercu pewną niepewność i będę za chwilę zerkał, czy to się potwierdzi oficjalnie, czy rzeczywiście nastąpi jednak kilka zmian w tym ustawieniu, a może trójką z tyłu na Holendrów, to by sprawiało wtedy, że chociaż czy ta trójka z tyłu, to też tak możemy dywagować, bo z Belgią niby graliśmy czwórką, ale tak naprawdę kiedy Belgowie atakowali prawą stroną, to bardzo nisko schodził Szymański i wspierał Puchacza. Kiedy atakowali lewą stroną, to bardzo nisko wchodził Kamiński i wspierał Gumnego. Przynajmniej w pierwszej połowie te założenia były realizowane, bo w prawej nam się to wszystko rozeszło gdzieś w rękach. I wydaje się, że jednak nie trójką Czesław Michniewicz mówił, że nie miał kiedy tego trenować i to by sprawiło, że musiałby wystawić więcej niż jednego debiutanta w obronie, bo musiałby zagrać oprócz Kiwiora jeszcze Wieteska albo tak to tłumaczył, Wieteska albo Marcin Kamiński, bo Kamil Glik dzisiaj nie gra i mówi, że to by było jednak za dużo zmian, jak na obronę, wystarczy jedna na środku, więc chyba ta czwórka. No i z lewej strony jednak piłkarz prawonożny, czyli Robert Gumny albo Bartosz Bereszyński, nawiążę jeszcze do słów Piotra. No jednak wydaje mi się, że Tymoteusz Puchacz to będzie ten wyjściowy kandydat do gry na ten moment, że zaprezentował się na tyle dobrze w meczach z Walią i z Belgią, że to on zagra znowu z Belgią we wtorek, dlatego dzisiaj odpoczywa, też musi się trochę zregenerować. No i ktoś inny zagra, ale nie Pestka i nie Kun, jednak oni jednak przyjechali, wydaje się, na to zgrupowanie w roli partnerów do treningów, w roli bardziej obserwatorów, niestety, jakkolwiek brutalnie by to nie brzmiało, no bo obaj nie doczekają się debiutu. Wydaje mi się, że wracamy znowu do tego, że to by było jednak za dużo. Czesław Michniewicz rotuje, ale jednak stawia na piłkarzy, którzy już jakieś doświadczenia reprezentacyjne mają. Po prostu obawia się, że Kamil Pestka czy Patryk Kun mogliby się spalić, przedstawiciele ekstraklasy, w meczu z taką potęgą i to jeszcze na wyjeździe. No tak na koniec jeszcze, Radek, bo wspomniałeś nazwisko Frankie de Jong. Ty też miałeś okazję oglądać tego piłkarza podczas ostatniej Ligi Europy, kiedy komentowałeś mecze Barcelony, ale to jest też taki piłkarz, na którego bardzo często zwraca uwagę Czesław Michniewicz, on się nim wielokrotnie zachwycał. A jakie były takie twoje spojrzenie właśnie na tego zawodnika, który być może będzie dzisiaj takim kluczowym piłkarzem właśnie w linii środkowej Holendrów? Powiem wam tak, ten terminarz w ogóle nam się nie układa dobrze, bo najpierw graliśmy z Belgami, którzy byli żonni rewanżu
po wpadce, po klęsce z Holandią. No i chcieli się koniecznie jak najszybciej zrewanżować, więc tutaj był nasz pech. Teraz gramy z kolei na wyjeździe z Holendrami, którzy są na fali i wypoczęci, bo cała jedenastka, tak jak mówiliście wcześniej panowie, wymieniona na wale, więc teraz mogą wrócić do tego Onze de Gala. To też nie jest dla nas dobra wiadomość. No i jeszcze nie dość, że gramy raz na Kevina De Bruyne w środę, to zaraz w sobotę na Frankiego De Jonga. No też nie wiem, czy to nie będzie porównywalne wyzwanie do tego, które mieliśmy w Brukseli w ostatnim spotkaniu, bo naprawdę Frankie de Jong jest w dobrej formie i dużo lepiej wygląda w barwach reprezentacji Holandii niż w Barcelonie. Tu gdzieś równolegle, wiadomo, w czasie tych czerwcowych zgrupowań toczą się dyskusje transferowe, plotki i tak dalej, i tak dalej. I to też towarzyszy De Jongowi, który rzekomo ma być na wylocie z Manchesteru United, Erik ten Hag z Barcelony. Erik ten Hag chciałby go ściągnąć z powrotem do Manchesteru United, a Barcelona ma go w teorii oddać bez żalu, bo do dzisiaj nie znalazła na niego pomysłu. On miewał dobre fragmenty, trochę jak Piotr Zieliński. Miewał naprawdę dobre tygodnie w Barcelonie, w tym okresie, kiedy Barca chwilę po objęciu przez Xaviego miała serię efektownych zwycięstw, tam kilka meczów z 4 golami. Pamiętamy zwycięstwo przecież na El Clasico, od którego to Barcelona zaczęła grać dużo słabiej, a Real dużo lepiej. To wtedy Frenkie de Jong wyglądał dobrze i gdzieś współpraca z Pedrim, z Busquetsem naprawdę wyglądała dobrze, ale później grał coraz mniej, coraz słabiej, jak Barcelona zaczęła grać słabiej, to i Holender później stracił miejsce w składzie na rzecz Gaviego i wydaje się jednak, że Xavi będzie bardziej stawiał na Gaviego, który ma też duże wsparcie od Luisa Enrique i gra regularnie w reprezentacji Hiszpanii. Chętnie sprzedałby chyba Frenkiego de Jonga, o co mają trochę pretensje Holendrzy, że nie umieją go wykorzystać w Barcelonie, a przecież to jest klub, który zawsze potrafił grać Holendrami, z Holendrami współpracować i gdzieś wydawało się, że to jest ruch idealny. Przejście Frenkiego de Jonga z Barcelony do Ajaxu idealny, naturalny. Ile takich historii mieliśmy w historii, ile takich transferów, takich ruchów mieliśmy w historii, no ale jednak chyba nic z tego nie wyjdzie. I jeszcze a propos tych pogłosek, to też jest duża, chyba w ten Telegraf czytałem o tym, że to Memphis Depay ma być w tym, którego Robert Lewandowski zastąpi w Barcelonie, też kolejny Holender, też raczej na wylocie, bo nie do końca pasuje chyba do stylu gry Xaviego. Jeżeli udałoby się go sprzedać, to przecież tym kandydatem za niego do gry w ataku będzie właśnie Robert Lewandowski, choć tam jeszcze jest Pierre-Emerick Aubameyang i jego warto by jeszcze było zapytać, to on na to wszystko, ale Frenkie de Jong tak, naprawdę wyglądał kapitalnie w meczu z Belgami, to on tak naprawdę posyłał takie prostopadłe piłki, które rozrywały środek pola holenderski. To, co nam robił De Bruyne właśnie w ostatnim meczu z Belgią. Pod ogromnym wrażeniem jego był Czesław Michniewicz. Przywoływał jakieś szalone liczby. Oczywiście to do tego jesteśmy przyzwyczajeni, że ta celność podań jest zawsze bliska albo powyżej 90% i że tych podań jest cała masa. No kluczowy absolutnie piłkarz. Będzie przyjemnością dzisiaj mu się przyglądać i naprawdę na niego też musimy uważać i nasz środek pola będzie musiał być gęsty, głęboki. Mniej więcej tak jak przez kilkanaście minut pierwszej połowy z Belgią. Teraz warto by było spróbować przełożyć to na trochę dłuższy okres tego meczu, ale łatwo na pewno nie będzie. Prosto z Rotterdamu, Radosław Przybysz, dziękujemy bardzo, Radek, i łączymy się oczywiście w przedmeczowym studiu. My będziemy od 19:30, więc pewnie też z tobą regularnie na łączach. Jasne, do zobaczenia. Dzięki, do zobaczenia. To jeszcze pociągnę przez moment ten Frenkiego de Jonga, bo ty komentowałeś mecz Belgia-Holandia. Też tak widzisz, że to jest taka fundamentalna postać dla reprezentacji Holandii? To przede wszystkim w środku pola na niego dzisiaj będą musieli uważać pomocnicy reprezentacji Polski? Tak, to jest na pewno zawodnik świadczący o kulturze gry Holendrów, która jest bardzo wysoka. Nie wiem, czy jest drugi piłkarz w Europie z taką szybkością lokomocyjną, z piłką przy nodze w środku pola, bo on te kolejne metry pokonuje w znakomity sposób. Też na to trener Michniewicz zwraca uwagę. Różnic między Polakami a Holendrami jest bardzo dużo, ale taka jedna, która mi się nasuwa bardzo mocno, to przede wszystkim zwróćmy uwagę, ilu piłkarzy holenderskich gra znacznie lepiej w reprezentacji niż w klubie. I możemy powiedzieć oczywiście o De Jongu w Barcelonie, możemy powiedzieć o Depayu, możemy powiedzieć o Bergwijnie, który też być może zmieni teraz Premier League na Ajax Amsterdam, bo są zaawansowane rozmowy. W środku pola obok De Jonga biega Klasen. Ten Klasen, który w Ajaxie nie jest wyjściowym 11. Oczywiście on też odbił się od Premier League, bo dokładnie, trafił do Evertonu, tam niewiele grał i szybko został oddany. Jasne. I też jeżeli Ajax gra ustawieniem galowym, to trójkąt środkowy jest Alvarez,
Suárez, Gravenberg i Berghaus. Klaassen jest tym pierwszym zawodnikiem wchodzącym. Oczywiście dużo meczów było w pierwszym składzie, bo tam były kontuzje, były różne sytuacje. I to jest kolejny zawodnik, który gra lepiej w reprezentacji niż w klubie. I tak możemy mnożyć, bo Dumfries, który jest niezwykle ważnym ogniwem w reprezentacji Holandii, o czym zapewne się przekonamy, ile on daje w ofensywie, też w klubie potrzebował takiego czasu na aklimatyzację. Czekam na powrót do reprezentacji Holandii Wijnalduma, który na razie sobie nie radzi w Paryżu i był poza grą, więc trener Van Gaal powiedział, że jak on poukłada sobie sprawy w klubie, dostanie szansę w reprezentacji, bo to też wartość dodatnia. I to jest też siła Holendrów, że oni zmieniali ustawienie, dali dużo swobody i oni po prostu wykorzystują to, co zawodnicy mają najlepsze. Tylko żeby to robić, musisz mieć mocny kręgosłup i Holendrzy ten kręgosłup mają. Holendrzy też dobrze się czują w swoim towarzystwie. Widać, jak ta gra im sprawia radość, sprawia przyjemność. Bo kolejne pytanie w Holandii było takie: Depay i Bergwijn, czyli zawodnicy bardzo do siebie podobni w pewnym stopniu. Często taka narracja ofensywna w wielu klubach jest taka, że jeden taki mobilny zawodnik na ataku, a drugi bardziej trzymający pozycję, grający blisko stoperów. Holandia ma dwóch mobilnych. To wpływa niezwykle mocno na posiadanie piłki, bo oni często schodzą do linii pomocy, tam jest większa liczba zawodników. I zwróciłbym uwagę na to, jak Klaassen porusza się w polu karnym. Taki zawodnik o niezbyt dobrych warunkach fizycznych bardzo ma dobre wejście z głębi pola w szesnastkę i on też czasami podwaja pozycję napastnika, więc tak patrząc na Holendrów, wszystko jest szyte na miarę. Lewa strona Blind, zawodnik, który nie jest szybki, zawodnik, który nie jest przebojowy, a ma asysty, jest bardzo często w polu karnym, bo jest piłkarzem niezwykle inteligentnym, robi to wszystko w znakomitym timingu. I tak patrząc na tych Holendrów, oczywiście to nie jest zespół perfekcyjny, to nie jest zespół idealny. Można wykorzystać też mankamenty Holendrów. Wydaje mi się, że Blind i Dumfries będą grali bardzo wysoko. Te boki obrony będą odkryte. A środek jak porównać? Bo i Belgowie, i Holendrzy grają wahadłowymi. U Belgów to jest Carrasco i Castagne, przynajmniej w meczu z Polską. Prawdopodobnie u Holendrów to będzie Blind i Dumfries. Ty byś widział, jeśli chodzi o charakterystykę gry tych zawodników, o to jak się poruszają, jakie mają atuty, to są podobni zawodnicy do tych u Belgów, czy też jednak jest tam sporo różnic? Bardzo dobre pytanie. Patrzymy na Belgów i tam wahadłowi Castagne, Carrasco czy Meunier, bo też często gra, trzymają szerokość boiska. Oni grają praktycznie na wysokości linii bocznej, bardzo szeroko i wtedy robi się, dużo się dzieje w środku pola, bo tam jest Hazard, tam jest Tielemans, tam jest De Bruyne, tam jest Wiksel, Van Aken, tam się dzieje dużo w środku pola. Holendrzy grają często asymetrycznie, bo Dumfries gra bardzo szeroko, podobnie jak zawodnicy belgijscy. Natomiast spektrum poruszania się Blinda jest szersze. On potrafi grać jako zawodnik taki wahadłowy, ale zwróćmy uwagę, jak często ten zawodnik schodzi do środka pola, jak często on jest takim kolejnym pomocnikiem. On też potrafi robić przewagę w środku pola i to jest nowoczesna piłka. Zawodnicy nie są przywiązani do pozycji. Ten Blind, on zaczynał sezon w Ajaxie jako defensywny pomocnik. Oczywiście to się nie sprawdziło, bo brakowało tam odbioru, brakowało takiej siły fizycznej. Ale kiedy trzeba, on gra jako jeden z trzech obrońców środkowych, więc uniwersalny zawodnik niezwykle. I to jest ta różnica, że Holendrzy są często asymetryczni. To jest pozycja Blinda, który daje dużo możliwości. I taki mankament Holendrów to jest odbiór w środku pola, bo patrzymy na Berghausa, patrzymy na De Jonga i Klaassena. To, co najlepsze dają ci zawodnicy, to dają z piłką przy nodze. Oni nie mają takiego typowego odbioru, nie mają takiej typowej szóstki do rozbijania. To są zawodnicy kreatywni. I wydaje mi się, że po przechwycie piłki, jeżeli przechwycimy piłkę Holendrom na środku boiska, jest szansa na wykorzystanie tych zawodników w bocznych sektorach, bo Dumfries i Blind będą wysoko, tylko to podobną narrację prowadziliśmy przed Belgami, że można wykorzystać boki, obrona jest wolna. Teraz obrońcy środkowi holenderscy są szybsi niż u Belgów, tylko przede wszystkim jak zagramy odważnie, zagramy wysoko, to czy to będzie Szymański, czy to będzie Zalewski, czy to będzie Kamiński, ktokolwiek nie będzie grał na tych bokach boiska, będą ustawieni wyżej. I będzie szansa, żeby w tych kontratakach była szansa, żeby ci zawodnicy się wykazali. Bo z Belgią, nawet jak był przechwyt piłki, to nasi boczni pomocnicy bronili nisko, byli bardzo blisko naszej bramki. I wtedy jest ciężko ich wykorzystać, żeby po prostu pokazali swoje możliwości motoryczne. Tak sobie spoglądam, no grubo ponad 1500 z was ogląda tego live'a, tylko niecałe 200 łapek w górę, więc poprosimy naprawdę o łapki w górę, będzie nam bardzo, bardzo miło. Natomiast ciebie o Dumfriesa jeszcze też zapytam, no bo ty komentując Ligę Włoską często masz okazję go oglądać. Sporo się mówi o takich ofensywnych bocznych obrońcach czy o wahadłowych, to są często ludzie, którzy no bardzo uczestniczą też w kreowaniu gry ofensywnej. Jak ty byś go porównywał właśnie do tych takich czołowych, czy to prawych
prawych obrońców czy prawych wahadłowych. Dla ciebie to jest naprawdę taki człowiek z absolutnego europejskiego topu, czy jednak zawodnik, który ma jeszcze takie no, duże pole do rozwoju i na razie idzie w górę, ale jednak od tych najlepszych jest jeszcze troszkę mu daleko? Ma jeszcze sporo do zrobienia. To znaczy on zrobił bardzo dużo w tym sezonie, bo tak jak Piotrek mówił, on na początku rozgrywek dopiero wchodził. On miał za sobą bardzo dobre euro, na którym też grał bardzo ofensywnie. Taki moment w ogóle, kiedy pokazał się chyba trochę szerszej publiczności, bo wielu ludzi pewnie go nie znało. Dopiero po euro zaczął Dumfries. Tak. Faktycznie dobry zawodnik. I też bardzo ofensywny, a ważna rzecz w kontekście tego zawodnika jest taka, że on zaczynał jako napastnik. I to jest w ogóle historia, która powtarza się przy wielu nazwiskach w Holandii w ogóle, nie tylko w reprezentacji, że obrońcy, nawet środkowi, zaczynali jako pomocnicy. To De Vrij choćby zaczynał jako pomocnik, defensywny, środkowy, stąd dobre rozegranie piłki, dobrze czuje się, kiedy wychodzi z tą piłką wyżej. Został cofnięty do defensywy, tak już zostało i tak gra teraz również w reprezentacji Holandii. De Ligt, jeśli dobrze pamiętam, też miał taki epizod na początku kariery pomocnika, może nawet jeszcze wyżej grającego zawodnika, ale to takie lata juniorskie i z Dumfriesem było to samo. On w ogóle zadebiutował w reprezentacji Aruby jeszcze jako nastolatek, zagrał 2 mecze, zdobył bramkę, to jeszcze przed debiutem w seniorskiej piłce w klubie. I po tych 2 meczach, zdaje się, powiedział, że nie wysyłajcie mi więcej powołań, bo ja następne powołania to będę dostawał z seniorskiej reprezentacji Holandii. Oni powiedzieli, no chłopie, ty masz 17 lat, tutaj się puknij, z jakiej reprezentacji seniorskiej, jak ty grasz na amatorskim poziomie w Holandii. Okazało się, że Dumfries miał rację. Zrobił taki postęp, zmienił pozycję, zaczął grać niżej jako pomocnik, jako boczny pomocnik, skrzydłowy, potem jako boczny obrońca. Teraz gra na wahadle w Interze. To jest taka pozycja, która szczególnie tam we Włoszech daje dużo pola manewru w grze do przodu. I bardzo często w tym sezonie były takie sytuacje, gdzie nawet choćby w meczu z Romą i tutaj miał problem Nikola Zalewski, który nie dogonił Dumfriesa. Dumfries zagrał jako znowu napastnik praktycznie. Zszedł do środka, czekał na prostopadłe podanie, wybiegł do niego i właściwie no patrząc na to, gdzie był ustawiony na boisku, to była pozycja jednego z dwóch napastników. Niesamowicie szybki zawodnik, dobrze czujący się właśnie w grze do przodu, a mający w Interze samym bardziej do poprawy to, co dzieje się z tyłu, bo często jest tak, że to trochę przypadek Aszrafa Hakimiego, mam wrażenie, który też kiedy grał w Borussii Dortmund, to te statystyki defensywne miał trochę słabsze, ale no w tej grze ofensywnej wtedy zawsze nadrabiał. I jeśli dobrze pamiętam, to kiedy Dumfries grał też w Holandii, to mówiło się o tym, że okej, on tam potrafił zdobyć, nie chcę skłamać, chyba nawet 8 bramek w jednym sezonie. Te liczby do przodu super, ale pytanie, co będzie, jak wyjedzie z Eredivisie, wyjedzie z Holandii i zagra w czołowej lidze Europy, czy tam ta defensywa nie będzie trochę jakby sprawiać mu problemów? No i sprawiała na początku, tylko że to jest piłkarz, który bardzo dużo pracuje po treningach, zostaje godzinę, dwie, pracuje bardzo mocno nad taktyką. Taki rok, w którym zrobił bardzo duży postęp i to już na pewno podczas Mistrzostw Świata choćby będzie widoczne, że jak porównamy sobie Dumfriesa z Euro i z Mundialu, to dwaj no, różniący się od siebie zawodnicy. To będzie widać naprawdę bardzo duży postęp, ale właśnie to, o czym Piotrek mówił, że ci zawodnicy ofensywni, czy nawet i wahadłowi mają dużo swobody i to jest rzeczywiście coś, co mam wrażenie wynika trochę z ich natury, bo kiedy Van Gaal też był selekcjonerem reprezentacji Holandii wcześniej, kiedy pojechał z nimi na Mistrzostwa Świata do Brazylii, on tam w Brazylii, jeśli dobrze pamiętam, przeszedł na ustawienie 5-2-3. Też miał tam zawodników, którzy no oczywiście może z tego starszego pokolenia trochę jeszcze, ale którzy świetnie sobie radzili z przodu, którzy nie potrzebowali specjalnie jakiegoś takiego powiedzmy narzuconego stylu taktycznego, tylko potrzebowali mieć zabezpieczone tyły. Tuż przed mundialem wtedy przez kontuzję wypadł Kevin Strootman, wtedy bardzo ważna postać tej reprezentacji i z tego ustawienia no typowo holenderskiego 4-3-3 właśnie, Van Gaal stwierdził, że bez Strootmana będzie trzeba grać trochę bardziej zabezpieczając tyły, 5-2-3, ale też żeby ci zawodnicy z przodu no, nie ograniczać ich pola, no i to dało medal wtedy, to naprawdę wtedy wypaliło. W tym momencie takiego problemu nie ma, w tym momencie no, ten środek pola jest już oparty na innych zawodnikach, ale też
najważniejsza jest swoboda tych piłkarzy. I myślę, że nawet ci grający z tyłu, to właśnie konkludując, którzy mieli w swojej karierze okazję grać na pozycjach bardziej zaawansowanych, nie mają problemu z takim podstawowym to złe słowo, bardzo przydatnym rzemiosłem. Bo często jest tak, że obrońcy, którzy grają całą karierę na pozycji środkowego obrońcy, bocznego, czasem kiedy wychodzą wyżej, to mają problemy. Albo byli ograniczani przez trenerów. To jest trochę przykład Bartka Bereszyńskiego, który grając w Sampdorii kiedyś i teraz też u Marco Giampaolo zawsze miał szlaban na środku boiska. Nie wychodził wyżej, bo takie miał zadania taktyczne, bo nie miał uczestniczyć w akcjach ofensywnych, w ataku pozycyjnym. Wyprowadzić piłkę do połowy boiska, powrót. Ja przepraszam, że wejdę w słowo, bo to... Po to cię zaprosiliśmy tutaj, wiesz. Tak, no to chociażby Timber. Jeden ze środkowych obrońców to jest zawodnik, który grał jako defensywny pomocnik, to jest piłkarz, który grał jako prawy obrońca. Jak zobaczymy, jak on się porusza po boisku, to są momenty, że on jest ofensywnym pomocnikiem. Może to brzmi abstrakcyjnie, jeżeli mówimy o obrońcy środkowym, ale takie on ma inwentarz możliwości i takie ma spektrum działania, więc to dokładnie podpisuje się pod tym, jeżeli chodzi o tę uniwersalność. Natomiast jeszcze jeden jest ciekawy taki włoski wątek, czyli ten, który ty świetnie znasz. Matthijs de Ligt. To jest być może zawodnik, który zastąpi dzisiaj Virgila van Dijka. Pamiętam, kiedy on grał jeszcze w Ajaxie, no to był tak postrzegany jako jeden z tych najzdolniejszych środkowych obrońców młodego pokolenia, kreowany na taką naprawdę ogromną gwiazdę. Potem ten transfer do Juventusu. Wydawało się, że to wszystko się tak układa idealnie, żeby on właśnie stał się może z czasem takim senatorem tej obrony Juventusu. Ale jak ty go oceniasz? Bo mam wrażenie, że jednak nie do końca spełnia te nadzieje. Generalnie to jest trochę, to jest to, o czym wy też mówiliście, że często ci zawodnicy z Holandii lepiej grają w kadrze niż w klubie, bo to nie jest jedyny piłkarz tego wielkiego Ajaxu, który grał w półfinale, był o krok od finału Ligi Mistrzów, stracił awans przecież w ostatniej minucie meczu z Tottenhamem, który nie bardzo sobie radzi po odejściu z tego klubu, bo to choćby Donny van den Beek radzi sobie dużo gorzej niż Matthijs de Ligt. Ale jak ty oceniasz tego piłkarza w Juventusie? Wracając do tych piłkarzy Ajaxu, nawet Lasse Schüne wtedy, czyli już jeden z weteranów tamtej drużyny, niespodziewanie poszedł do Genoa i tam kompletnie sobie nie poradził, więc to już pokazuje, że ten Ajax, tak powiedzmy jako Ajax, jeszcze ubarwiał inaczej, pozwalał bardziej błyszczeć tym zawodnikom, a poza Ajaxem już tak łatwo nie było. Co do de Ligta, powiem tak, nie jest to na pewno flop, to by było nieporozumienie tak powiedzieć, natomiast mam wrażenie cały czas, od kiedy on trafił do Juventusu, że stać go na więcej. On miał świetne spotkania, jest ważną, jedną z najważniejszych postaci Juventusu, to na pewno. Może początek miał trochę trudny albo pechowy, bo tam często zdarzały się takie mecze, gdzie zagrał ręką, sprokurował rzut karny. Jeden mecz, drugi, trzeci, gdzieś nawet w pewnym momencie zaczęto mówić, że to jest jakieś trochę fatum, które ten piłkarz przyciągnął, ale generalnie we Włoszech to jest bardzo solidny. Jeden z czołowych obrońców Serie A na pewno, tylko że ja cały czas, od kiedy de Ligt trafił do Serie A, wyobrażałem sobie, że to będzie taki piłkarz, taki obrońca, materiał na takiego defensora, że Juventus szybko będzie musiał się z nim pożegnać. Nie będzie chciał, tylko będzie musiał, bo przyjdzie ktoś, kto wyłoży taką kasę, że nie ukrywajmy, Serie A to nie jest najlepsza liga świata. Przyjdzie ktoś z Anglii i po prostu tego de Ligta wyciągnie. Na razie to się nie wydarzyło. Cały czas to też trochę dlatego, że my oceniamy Juventus i potem oceniamy indywidualnie tych piłkarzy, a Juventus niestety ostatnio przechodzi kryzys. I to także jeśli chodzi o to, co działo się w defensywie, poszczególni piłkarze przechodzili słabsze momenty. Wojtek Szczęsny, ta defensywa oparta o Chiellini'ego, Bonucci'ego też często, już teraz bez Chiellini'ego, której też przytrafiały się słabsze spotkania i de Ligt też był ich częścią. Mam wrażenie, że cały czas czegoś mu brakuje. To jest zawsze gra bardzo wysoko, nawet blisko linii środkowej w przechwytach piłki, wtedy kiedy Juventus jest wysoko ustawiony. To jest brak indywidualnych błędów, które prowadziłyby do jakichś groźnych sytuacji. To jest świetne wyczucie w takich interwencjach już wręcz ratunkowych. A tak bazując na tym, co oni pokazują w klubach, to De Frey czy De Ligt jest w tym momencie takim obrońcą, na którego ty byś prędzej postawił, chcąc wystawić ten najmocniejszy skład? De Ligt zdecydowanie. Mam wrażenie, że De Frey trochę spuścił z tonu w ostatnim sezonie, bo De Frey to też była podpora defensywy Lazio, potem w Interze razem ze Skriniarem stworzył
stworzyli świetny duet, doszedł do nich Alessandro Bastoni i to była najlepsza defensywa we Włoszech. To oni właśnie byli absolutnie najlepsi. De Frey to jest też dobre wyprowadzenie piłki. No, nie ma tutaj co jakby przypominać tego. To, co robi pomocnik, to robi też De Frey. On jest w stanie w taki sposób grać, ale mimo wszystko, nawet w samym Interze, już w tym momencie i Skriniar, i Bastoni także moim zdaniem zrobili taki krok przed De Frey'a. Zresztą mówiło się o tym, że to będzie ostatni sezon dla De Frey'a w Interze, że poszukają kogoś innego, ale porównanie De Frey-De Ligt, dalej biorę De Ligta. To na 100%. To tak sobie jeszcze wróćmy na moment do reprezentacji Polski, bo widzieliśmy ten skład, który Radek przedstawiał. No i uznajmy, że to jest jednak taki bliski temu, na co zdecyduje się dzisiaj Czesław Michniewicz. Kilka nowych twarzy. Kogo wy jesteście najbardziej ciekawi i ewentualnie jeszcze kogo chętnie byście zobaczyli z ławki rezerwowej? Bo to też czasem może dawać odpowiedź, czy to pozytywną, czy negatywną. W kontekście kilku piłkarzy pewnie ten mecz z Belgią to pokazał, bo choćby nawet przy porażce 1-6, akurat Nikola Zalewski szedł dosyć późno, ale pokazał, że być może warto właśnie na niego w meczu z Holandią postawić. Są takie nazwiska, które szczególnie dzisiaj będziecie obserwować, albo nie ma ich, ale chcielibyście ich zobaczyć choćby z ławki rezerwowych. A więc Zalewski to jest numer jeden, którego jestem ciekaw, bo dużo o nim słyszymy. Radzi sobie w klubie znakomitym i to też jest jakaś alternatywa. Też pokazał, dał akces w ostatnim meczu, że może być dobrze z tym zawodnikiem. A drugi taki bohater jest dla mnie mniej oczywisty, to jest Klich, ponieważ ze środka pola bierze się wszystko i to jest piłkarz, który potrafi bronić, ale potrafi wyjść spod pressingu i to jest zawodnik, który wspólnie z Zielińskim może grać kombinacyjnie. Ja cały czas czekam, aż w końcu będzie takie hermetyczne zestawienie środka pola, może nie do końca hermetyczne, bo młodych zdolnych będziemy zawsze chcieli widzieć, ale ci młodzi zdolni w tej strefie boiska tak mocno nie napierają i chciałbym tego Klicha zobaczyć z Zielińskim, że potrafią grać kombinacyjnie. Jeżeli to będzie obudowane, tak jak mówiłem, Szymańskim z boku, który będzie schodził do środka, to być może nie będziemy drużyną uzależnioną od kontrataku i czasami stałych fragmentów gry. Na to bardzo mocno liczę. A trzecie nazwisko, no to zapewne Holendrzy kilkakrotnie nas zepchną do takiej obrony niskiej, podejdą bardzo wysoko i w końcówce chciałbym zobaczyć Michalaka, że ta jego słynna motoryka. Znam Konrada znakomicie od bardzo wielu lat i chciałbym zobaczyć, jak on tą motorykę wykorzystuje na arenie międzynarodowej, na poziomie najwyższym, bo jeżeli mielibyśmy Konrada tutaj wrzucić w atak pozycyjny, w grę kombinacyjną, no to z Holendrami zapewne sobie nie poradzi, nie ma co ukrywać, ale jeżeli będzie pojedynek biegowy, to uważam, że nie ma w Holandii piłkarza, z którym by nie wygrał pojedynku biegowego, jeżeli dostanie dobrą piłkę na wolne pole. Ty tak się, Dominik, przyglądasz też temu składowi i dla ciebie takie najbardziej interesujące wątki, ci piłkarze, na których ty przede wszystkim będziesz zwracał uwagę? Ja może zacznę od bramki, ale nie wiem, czy to jest najbardziej interesujący wątek. Myślę, że taki istotny w kontekście tej walki, kto pojedzie na mundial, bo... No, Łukasz Skorupski ma za sobą bardzo dobry mecz ze Szkocją. No właśnie, ma bardzo dobry mecz ze Szkocją, ma bardzo dobry sezon, ma kilka takich stabilnych lat za sobą i myślę, że jeżeli zagra dobry mecz z Holandią, to zapewni sobie już, znaczy już w tym momencie moim zdaniem w głowie Czesława Michniewicza toczy się tylko walka o to, kto będzie bramkarzem numer 3, a bramkarzem numer 2 pozostanie Łukasz Skorupski, ale on tym meczem może postawić trochę stempel na tym wyjeździe, bo no, o piłce, o tym jak gra w piłce klubowej, jak gra w Bolonii, to właściwie wystarczy powiedzieć, że no to jest pewniak. To jest piłkarz, który bramkarz nie popełnia błędów. W reprezentacji, no wiadomo, że długo czekał za plecami Łukasza Fabiańskiego, Wojciecha Szczęsnego. A dla ciebie to jest jeszcze człowiek, który może w Lidze Włoskiej pójść trochę wyżej? On jest tam ceniony, jakby jest taki potencjał, żeby zmienił ten klub na ciut taki lepszy, może z większymi ambicjami jeszcze? Czy to jest po prostu taka solidna ligowa półka, ale nic wyżej? Obawiam się, że to drugie. Obawiam się, że to drugie, bo raz, że on już w dużych klubach był w Romie, tam był za plecami najpierw Morgana de Sanctis, a potem Alissona, czyli jednego solidnego, a drugiego wielkiego w tym momencie jak na standardy światowe bramkarza, ale myślę, że jednak pozostanie na takim stabilnym, solidnym poziomie, ale nic więcej, bo... Znaczy to jest też coś, co trzeba bardzo doceniać. Tak, to jest jak najbardziej bardzo, bardzo dobra rzecz i oby tak przez całą karierę, aż do końca gry w piłkę Łukasza Skorupskiego, tylko że Łukasz, jeśli dobrze pamiętam, 91 rocznik, ma 31 lat i myślę, że gdyby miał już zrobić ten krok w kierunku topu, to już by go zrobił, a tak w Bolonii właściwie nie wyobrażają sobie,
zauważyć bez Skorupskiego. Postęp w defensywie, jaki Bolonia zrobiła, to także dzięki niemu, bo oni byli swego czasu jedną z najgorszych defensyw całej Europy. Ponad 40 meczów bez czystego konta i no, pożegnali się już z tymi koszmarami. Natomiast Łukasz Skorupski, czy zmieniłby... Często mówiło się o Łukaszu Skorupskim w kontekście dobrych klubów, zainteresowania ligowego topu we Włoszech, ale jednak w kontekście numeru dwa. Czyli kogoś, kto skoro jest solidny w takiej Bolonii, skoro jego forma jest stabilna, no tak jak będzie siedział na ławce, to też będzie zapewniał w przypadku kontuzji pierwszego bramkarza pewne występy, solidne. A nie wiem, czy to Łukasz Skorupski w tym momencie by chciał, tego by chciał i myślę, że z takiej opcji by nie skorzystał, nawet teraz, gdyby się pojawiła. Więc taki wyjazd na mundial w roli numeru dwa, wiecie, nie chcę, jakby chcę odpukać w niemalowane, nie chcę wywoływać jakichś koszmarów, ale Wojciech Szczęsny pojedzie jako numer jeden na Mistrzostwa Świata. Nie było turnieju, na który Wojtek pojechał, na którym zagrałby we wszystkich meczach. No na Euro 2012, na Euro 2016 bronił Łukasz Fabiański, a tylko w pierwszym meczu Wojtek Szczęsny. Na Mundialu 2018 zagrał Łukasz Fabiański, w ostatnim meczu Wojtek w dwóch pierwszych. No nie, przepraszam, Euro ostatnie 2020. Euro. O 2020, tak, zagrał we wszystkich spotkaniach, no ale wcześniej nie było. No różnie może być, ten drugi bramkarz musi być solidny, musi być pewny i dla mnie takim pewniakiem jest Łukasz Skorupski i chcę, żeby pokazał to też w meczu z Holandią, a pracy będzie miał dużo. A ktoś dalej oprócz Łukasza? Dalej. Bo tak powiedziałeś, zacznij no od Łukasza Skorupskiego i już taki, wiesz, długi wywód zapomniałeś tak, o tych pozostałych. To jeszcze co do pozostałych nazwisk, niech pomyślę, na pewno Nikola Zalewski. I tutaj będziemy się zgadzać, że bardzo chcę zobaczyć Nikolę Zalewskiego od początku, skoro dawał dobre sygnały wchodząc z ławki rezerwowych, no to niech teraz zagra przez całe spotkanie, bo u Van Hala też, jeśli dobrze pamiętam, jest tak, że ci wahadłowi u niego grają, jak on to określa, kierownicę. Czyli jak ta kierownica się obraca, no to znaczy, że jeden wychodzi wyżej, czyli jeden idzie niżej. I tak będą jakby jak taka waga trochę szalkowa. Tego, Piotrek, można się spodziewać, że częściej Dumfries niż Blind właśnie będzie ofensywnie ustawiony wyżej na boisku, czy oni w zasadzie grają wymiennie, czyli i Blind i Dumfries no, atakują powiedzmy w podobnych proporcjach? Z tą kierownicą to różnie bywa, bo jedna bramka Holendrów w ostatnim meczu z Belgami to Blind ogrywa do Dumfriesa i obydwaj byli w polu karnym, chociaż oczywiście... To był pedał gazu, a nie kierownica. Tak, oczywiście, wtedy wrócili wyższy bieg. Generalnie Dumfries to jest zawodnik, który pracuje po długości, więc siłą rzeczy zawsze jest, może nie zawsze, ale zazwyczaj jest wyżej ustawiony, bo Blind często schodzi do środka, to o czym mówiłem, więc tutaj jest piłkarz, który raczej wykorzystuje swoją motorykę i swoją przebojowość i jeżeli chodzi o atak szybki, to Dumfries zawsze zdąży. Jeżeli chodzi o atak szybki, Blind często znajdzie się w środku pola, bo nie jest takim piłkarzem szybkim jak swój kolega po drugiej stronie boiska, ale jest bardzo inteligentny. Oczywiście to jest świat idealny, że jeden zawsze zabezpiecza swoją strefę, ale też Holendrzy mają znacznie szybszych tych obrońców środkowych i mogą sobie pozwolić na więcej, jeżeli chodzi o wahadłowych. To nie jest tak, że jeżeli będzie musiał się ścigać De Ligt, Timber czy Ake, to nie mają szans z naszymi skrzydłowymi czy napastnikami, bo to też są szybcy zawodnicy. Z tej kadry, którą widzieliśmy, a może ze składu, znaczy nie ze składu, tylko z pozostałych tych ludzi, którzy Czesław Michiewicz może skorzystać, to jest jeszcze ktoś taki, kogo chętnie byście zobaczyli. Ty wspominałeś o Michalaku, a ty masz kogoś takiego, Dominik, kto... No, to jest pewnie jedna z ostatnich szans w ogóle przed mundialem, żeby kogokolwiek sprawdzić, bo według zapowiedzi Czesława Michniewicza na Belgię wychodzimy w miarę na galowo i wtedy pozostają już tylko te wrześniowe mecze, ale skoro naszym zadaniem i takim głównym celem jest utrzymanie się w Lidze Narodów, no to też z Walią już żadnych też takich sprawdzianów prawdopodobnie nie będzie, bo to może być mecz o utrzymanie, czyli ewentualnie pozostanie jeszcze jedno spotkanie u siebie z Holandią, żeby cokolwiek sprawdzać, ale no tak jak mówimy, to jest jedna z ostatnich szans, czyli jeśli kogoś mielibyśmy zobaczyć, no to najprawdopodobniej dziś w Rotterdamie jest ktoś taki, kto ciebie ciekawi? Z takich nazwisk, o których jeszcze ostatnio sobie rozmawialiśmy, choćby Marcin Kamiński, no ale tutaj mamy akurat zapowiedź występu
Kuby Kiwiora na środku defensywy. Być może to jest też odpowiedź w zasadzie w kontekście Marcina Kamińskiego, że jeśli wychodzi Kuba Kiwior, który nie gra w klubie na tej pozycji, a jednak stawia na niego Czesław Michniewicz, no to być może nie musimy oglądać Marcina Kamińskiego, żeby dostać odpowiedź. No właśnie, być może, no bo skoro już ma zagrać Kuba Kiwior w meczu z Holandią, z Belgią nie zagra, z Belgią, tak dobrze mówię, z Belgią nie zagra raczej, bo to ma być ten mecz, w którym zobaczymy garnitur pierwszy najważniejszych zawodników. Czy są jeszcze tacy, których chciałbym zobaczyć? Zobaczymy pewnie w tym spotkaniu dzisiejszym Przemka Frankowskiego. Jeżeli nie zobaczymy go od początku, to ja w ogóle chciałbym zobaczyć go jeszcze w jakimś... Dobry sezon w Lidze Francuskiej. Dobry sezon w Lidze Francuskiej i też mam wrażenie, też okazja do potwierdzenia tego, że ten kryzys, który miał w trakcie tego sezonu, faktycznie wynikał bardziej ze zmęczenia, bardziej z tego, że nie miał przerwy w letnim okienku transferowym, tylko od razu ze Stanów do Francji i na boisko. Natomiast chciałbym zobaczyć, jak on będzie wyglądał w dłuższym wymiarze czasowym u innego selekcjonera, no bo to był jednak żołnierz trochę Paulo Souzy, to był zawodnik, którego on trochę stworzył dla tej reprezentacji i korzystał z niego bardzo, bardzo często, no właściwie praktycznie był w gronie piłkarzy, którzy grali najczęściej, a chciałbym zobaczyć, jak on będzie wyglądał tutaj, bo tak patrząc już przekrojowo na cały jego sezon w Lens, no to to było, no, czy jedno z odkryć? Na pewno w takim lokalnym, takiej lokalnej perspektywie w Lens to było jedno z odkryć, bo mało kto się spodziewał, chyba, tak mi się wydaje, przynajmniej ja mam takie wrażenie, że te wahadła w Lens będą aż taką siłą, bo tam jest Jonathan Kloss, piłkarz, który dostał po miesiącach czy latach wręcz nawoływań dziennikarzy francuskich powołanie do kadry, zagrał w marcu w dwóch meczach towarzyskich i po drugiej stronie był Przemysław Frankowski i te dwa skrzydła właściwie wyglądały znakomicie, tylko że z Przemkiem Frankowskim był jeden problem, właśnie w grze defensywnej przytrafiało się bardzo dużo błędów. I może to też trochę dało do myślenia dziennikarzom we Francji, że nie jest to taka krystaliczna postać, że to jest zawodnik, który w ofensywie radzi sobie świetnie, ale cały czas ma bardzo dużo do poprawy z tyłu. To nie było tak, że on nie nadążał, żeby wrócić do defensywy, tylko wręcz wracał i tam popełniał błędy. Więc jestem ciekaw Przemka Frankowskiego w takim kontekście bardziej już na więcej minut, na dłuższą grę. Bardzo chcę go zobaczyć dzisiaj od początku, bo to też będzie odpowiedź na kilka ważnych pytań w jego kontekście. No to wątków jest dużo, my się temu wszystkiemu będziemy przyglądać. Od 19.30 studio przedmeczowe, tam Tomasz Włodarczyk i Arkadiusz Malarz. Natomiast dzisiaj w poranku gościli u nas Dominik Guziak, Eleven Sport, trener Piotr Kobierecki. Dziękuję bardzo. A my widzimy się, tak jak wspominałem, 19.30 studio przedmeczowe. Potem też oczywiście po meczu będziemy omawiać to wszystko, co się wydarzyło w Rotterdamie. Będziemy łączyć się z Radkiem Przybyszem, więc nie mówimy do widzenia, mówimy do zobaczenia.